Tak, jest, nagrywa się. Coś ciekawego chyba się nagra, nie? Jak się nagrywa. Tak, mam nadzieję. Witamy Państwa w dzisiejszym programie. Mamy braci Narkun. Siema. Dzień dobry. Wiadomo, ostatnio Tomek wygrał, wygrał drugi raz z Mamedem Kalidowem, także chyba trzeciego razu już nie będzie. No to wiesz, to wszystko zależy od tego, czy jeszcze ktoś będzie chciał to zrealizować. No myślę, że na pewno pewne osoby by chciały to zrealizować, ponieważ no z tego, co jakieś wyniki mówią, że trylogie sprzedają się najlepiej, także no... No jest coś magicznego w liczbie 3, dokładnie. Czy w cyfrze 3 i faktycznie ten... Ale czy akurat w tym przypadku, nie? Drugie, no mi się wydaje, nie? Że trochę to już by było też za dużo, bo jeżeli powiedzmy byłoby tak, trzecia walka i powiedzmy, że Mamed by wygrał, to teraz no. Co? Powinna być jeszcze kurwa czwarta i potem już piąta, żeby faktycznie rozstrzygnąć, kto jest lepszy, no nie? Słuchaj, to zostało czwarte, nie? Kurwa mać, no. Ale tego jeszcze nie było, nie? Tego jeszcze nie było, właśnie wiesz... Pięć walk! My też lubimy robić takie rzeczy, które gdzieś tam po prostu jeszcze nie były nigdy realizowane. No a takiego czegoś jeszcze no, nie widzieliśmy, nie? Żeby słuchajcie, było tylko walk. Winko przyniosę, już sekunda, nie? Tylko mocne te winko przynieś. Wiadomo. 40%. Czy słabego nie będziemy pili, nie? Dam mi tak deczko. Dobra, dziękuję. Tutaj to przesadziło w ogóle. No. No dobra, słuchajcie, a wiecie co, bo ja się chciałem zapytać taką jedną rzecz, bo wy stanowicie taki team jako bracia i właściwie całą twoją karierę mam takie poczucie, jakbyście trochę tworzyli razem, co jest bardzo fajne. I no właśnie, kto w tym teamie się czym zajmuje? Znaczy, no jeżeli tak, jeżeli chodzi o to, no to faktycznie, no słusznie zauważyłeś, no po prostu tworzymy team. Od samego początku. Od samego początku gdzieś... Najpierw pierwszego to... wpierdol w szkole, który jeden brat spuścił drugiemu. No myślę, czy myślę że nawet wtedy tworzyliśmy team, no bo wiadomo, no. Nawet na podwórku, tak, już się tworzyły jakieś teamy poszczególne. Także no, no to już na pewno gdzieś tam od dzieciaka było, ale no jeżeli chodzi o taki team formalny, który gdzieś tam już jest w zawodowstwie, no to mówię, no to od początku mojej kariery tej zawodowej zaczęliśmy razem coś tworzyć. No i myślę, że to w fajnym kierunku idzie, jest to wszystko rozwojowe, a jeżeli chodzi o cały Narkun team, no teraz no to już jest tylu członków, że już sami nie jesteśmy w stanie tego, tych wszystkich osób policzyć. Ale no tutaj jest taki no, nasz podstawowy team, zarząd. Taki zarząd, no to, trzon, to tak. Taki trzon, bym to nazwał, no to jest tutaj właśnie trzech braci, tak? No dobra, no i właśnie, ty zajmujesz się laniem, tak jest. A reszta ekipy? No całą tą otoczką, to czego nie widać, nie? To czego nie widać i dla takiego fana nie musi być widać, bo po co, nie? Całą, no tak. Dopinanie wszystkich tematów. Związanych ogólnie wiesz, czy to sponsorskie, czy cała otoczka, no, cała sponsorskie, otoczka, jest... marketingowe, dbamy po prostu o to, żeby Tomek chociażby nie bił się kurwa za darmo, no. No, warto by było. Szeroko, żeby jego, szeroko rozumiana menadżerka, no. Żeby jego walki były wartościowe, tak jak teraz widzisz, no. Ile jest zawodników takich, którzy się napierdalają, nic z tego nie ma. A my po prostu próbujemy... A my zawsze wychodzimy z tego, że jebać biedę! Bardzo słusznie. Jebać biedę. Robisz takie rzeczy, które właśnie dzięki którym zaistnieje, no bo kurwa, no nie ma co się oszukiwać, no musi być hajs i tyle, nie? No tak, no. Znaczy, słuchajcie, ja wam powiem coś takiego, wszystko ja przez na przykład... Ale nie, jeszcze nie nawet jeszcze tak chciałbym zaznaczyć. Robimy teraz kilka projektów, które są poboczne, tak, którymi my się zajmujemy, ja z Artkiem, ale bazujemy na naszym nazwisku, tak? Gdzie Tomek nie może sobie pozwolić czasowo, bo żeby być zajebistym w tym, co robi, tak? On musi mieć czas. I my ten czas mu dajemy, nie? On ten czas dostaje od nas, a my się zajmujemy tymi sprawami, którymi on nie dałby rady się zająć.
a muszą się rozwijać. No czaję. A słuchaj, a powiedz mi, a ty taką karierę zawodową, to ile lat już masz? No tak jak ci powiedziałem. 9, ale... 9 lat jest zawodowa. Ale może źle powiedziałem, zawodowa. W ogóle od kiedy zacząłeś ćwiczyć sztuki walki? Od dzieciaka, od 11 roku życia. Mhm. Od dzieciaka już, że tak powiem, byłem na sali treningowej, także no więcej życia trenuję niż nie trenuję. Także no teraz po prostu gdzieś ten czas, który na to poświęciłem, tak naprawdę to teraz zbieram tego jakieś owoce. No i to, że samo to, że dostaję właśnie walki na najwyższym poziomie, walki wieczoru, mhm. z dobrymi zawodnikami właśnie jak ostatnio. Także no widać, że no gdzieś to fajnie gdzieś to poszło do przodu. Zaawansowało wszystko. Dokładnie. A moja praca taka ta ciężka, no to mówię, no to już więcej trenuję niż nie trenuję. Także no ja nic innego nie znam poza właśnie no trenowaniem, tak w nawiasie mówiąc, nie, ale oczywiście no też jakieś inne aspekty w moim życiu są, jak na przykład też biznesy takie gdzieś tam rodzinne, które gdzieś tam staramy się robić, także teraz po prostu tego są owoce, nie, i to trzeba po prostu teraz fajnie wszystko zbierać, nie? My dbamy o to, żeby te owoce po prostu były jak najlepsze. No i bardzo mądrze, tak powinno być to robione. A ty myślałeś na przykład, bo ile myślisz, że jeszcze na przykład twoja kariera zawodowa może trwać? Znaczy no zawodnicy tak jak na przykład no teraz widzieliśmy Mamet. To ile miał? 38 lat, tak? No właśnie. No. 38 lat, no i był tak zdeterminowany, a zarazem no ciężkim zawodnikiem, no że mówię, no że to tak naprawdę to tylko są liczby, nie? I jeżeli będę się dobrze prowadził, tak jak dotychczas, no to naprawdę mogę po 40 się nadbić jeszcze, nie? A czas pokaże, no ja tak też nie chcę tutaj wybiegać tak daleko w przyszłość, bo nasze życie wiadomo jakie jest skomplikowane i nie możemy sobie wszystkiego zaplanować, no ale no, oczywiście no planuję, tak można powiedzieć gdzieś z tyłu głowy, że no chcę jak najdłużej, nie? Jak będzie sprawiało przyjemność. Dziękuję. No, ja pamiętam, że poznałem paru zawodników, którzy na przykład kontuzji mają tak zajebiście dużo. Znaczy no teraz tak jak widzicie tutaj, to już na pewno widzieliście. A tak jeszcze tylko właśnie, no, tak jak mówisz o kontuzji, no też tego nie przewidziałem, no ale no taką daninę musiałem zapłacić. No i pierwszy raz w ogóle no od kiedy jestem w zawodowstwie doznałem kontuzji, takiego urazu no dosyć. Znaczy nie jest poważny uraz, no ale no złamanie, tak? Lekkie złamanie śródręcza, także no... Przez tyle lat nie miałeś nic. Przez tyle lat nic nie miałem, także pierwszy raz takie coś się zdarzyło. No i mówię, no i najważniejsze jest to, żeby te kontuzje nas omijały, a resztą to sama sprawa. Także no zdrowie jest najważniejsze. Czyli ten, w sumie ty miałeś dużego fuksa, jak można powiedzieć, na ten cały przelot fajterski, bo jednak ludzie potrafią być tak pobijani. Po fuksa, no mam. I wiesz co, fuksa, można to też nazwać fuksem, ale też cały czas jest pracowane nad tym, żeby tego nie było. I unikać, nie? No, niektóry zawodnik, wiesz, no. Jest, coś mu się stanie, wiesz, w czasie walki tego później nie doleczy i to narasta, nie? No tak, najgorsze jest to właśnie jak młodzi przede wszystkim zawodnicy, że nie dbają o swoje ciało, że na przykład nie robią żadnych masaży, żadnych rozciągania odnowy biologicznej. Tak, właśnie nie rozciągają się po treningach, także no to jest na pewno takie małe jakieś procenciki, które później owocują tym, że mamy te urazy. Mam kilku kolesi, że faktycznie już mają po kilka operacji na kolana, po kilka operacji na dłonie. No ja tam jakoś, dzięki Bogu, się zawsze jakoś od tego zbraniałem, także no fajnie, nie? Znaczy, to jest... Mądre, co ty wspomniałeś, że faktycznie od ciebie też zależy duża część tego, jak to będzie później, no ale są pewne rzeczy, które się nie przewidzi. No jak zadanie na kolano chamskiego strzała, no to kurwa, no to właśnie rozjebane kolano i... Tak samo też, tak, no to już od ciebie nie jest zależne. Tak samo tego nie przewidziałem, że kurczę, że będę u ciebie ja tylewą ręką, nie? Przywalił mu niepartownie w głowę. Słuchaj, sorry, że tak powiem, ja się nauczyłem lewą walić sobie, także da się, słuchaj. W tej w erze internetu, kiedy trzeba myszkę pogniwać. No właśnie, słuchajcie, jak mówimy o nowych czasach, to.
jak się teraz zmienił na przykład na przeciągu 10 lat ten sport od strony takiej właśnie, że tak to powiemy, lekarskiej, czyli od tych wszystkich suplementów, od tego, że są masaże, że ja wiem, że zajebiście się bada zawodnika, że to nie jest tak, że ktoś dietę, słuchaj, ty jedz kurczaka, ty marchewkę i będzie kurwa dobrze, tylko wiem, że wszystko się bada, testosteron, kurwa, jaką krew masz, jakie... Diametralnie się zmieniło, chociażby tutaj tak, jak właśnie pytasz się, czym się zajmujemy. No właśnie my się zajmujemy też przede wszystkim dopinaniem tego wszystkiego. Nawet Tomek, jak nieraz gdzieś tam sobie mówi, a to może te badanie gdzieś tam się odpuści. Nie, my ciśniemy wręcz przeciwnie, że wszystko musi być aż nad wyraz posprawdzane, dopracowane, żeby on właśnie... Tu nie jest sztuka, żeby mieć, kurczę, 40 lat, być rozjebanym, wiesz, jak stary dziad, nie? To no jest tak. Właśnie sztuka, żeby 40 lat on miał, a później jak sobie elegancko pożyć jeszcze na tej emeryturze sportowej, nie? Dlatego wszystkie, tak jak mówisz, wszystkie zabiegi, wszystkie prześwietlenia, łącznie z jakimiś rentgenami i tak dalej, no to jest normalna rzecz, to jest normalna rzecz. Tak samo teraz jedziemy właśnie od okulisty, bo Tomek dostał właśnie mocnego palca w oko. Podczas walki. Widziałeś walkę, nie? To widziałeś, jak on przypierdolił. Tak, ale nawet już nie zwróciłem na to uwagę. 5 razy. Łącznie w dwóch walkach 5 razy, nie? A jeden raz to tak naprawdę mocno, no to byliśmy właśnie teraz też, jedziemy prosto od okulisty. Tak jest. Do ciebie, no i byliśmy właśnie sprawdzać to jeszcze, nie? Po raz drugi już. Mhm. Wtedy nic tam nie wyszło, że jest wszystko okej, ale zalecili jeszcze, żeby jeszcze raz to sprawdzić, nie? I, dlatego no, też wiesz, no... Profilaktyka przede wszystkim. Profilaktyka, kuchanie na zimno, także no... Także to też są takie kluczowe aspekty, które na pewno trzeba gdzieś ciągle pilnować, nie? Że nie można tego zostawić samemu sobie, nie? No tak, no. Dużo jest specjalistów w ogóle tutaj w naszych okolicach, no nie wiem, kurde, i od kości, i od... Znaczy wiesz, my współpracujemy teraz ze specjalistami, można powiedzieć, z całej Polski, bo w Warszawie mamy kilku zaprzyjaźnionych już takich swoich lekarzy, tutaj na miejscu też mamy w Szczecinie, w Stargardzie, także no... My jakoś staraliśmy się to dobrać do siebie, tak? Do mojej osoby. Całą ekipę, tak? Żeby był dobry ortopeda, teraz dobry okulista, także no to wszystko musi być dograne. To nie jest tak, że jeden lekarz będzie od wszystkiego, no bo... No tak to wiadomo, nie, no to taki... I nie pójdziesz na NFZ, no bo kurwa... I na NFZ tak, też nie może iść, no bo teraz z okiem bym czekał pół roku, nie? Czy tam rok. Chociaż ja wam powiem, że niektóre rzeczy, no takie niektóre, bardziej skomplikowane, można zrobić na NFZ. Ja na przykład mam takiego lekarza, właściwie dwóch mam dentystów, ale znam takiego specjalistę od rwania zębów i gościu faktycznie, no jest tym genialny, po prostu przychodzi, wyciąga tego zęba, ja nie wiem, w 3 minuty, no nie, i nic nie boli po tym. I on na przykład na NFZ to robi. Normalnie on bierze, wiesz co, dowód, no to raczej rzadko, nie? To rzadko. Jak Tomek ze wszystkimi tymi rzeczami, które właśnie ci wymieniłem, to trzeba prześwietlać, to trzeba monitorować. No to jakby miał wszystko to robić na NFZ, no to ciężko by było to. Wiesz, tak. Mamy rezonansy, nie? Także to no wszystko tak, mamy. Tak, tam, tak. Współpracujemy też właśnie no, już ileś lat z firmą właśnie Star Medica, która gdzieś te rezonanse i tomografy komputerowe, tak, wszystko mamy do dyspozycji. Ogólnie całą diagnostykę obrazową są w stanie nam od góry do dołu, od głowy od góry do dołu, także no mówię, i w Polsce mają fajne placówki, także jak nawet dziś jesteśmy w Polsce, to jesteśmy w stanie tam gdzieś pojechać i zbadać się, jak na przykład jest ryzyko, że coś jest nie tak z kolanem czy coś, nie? Także to mówię, to jest... Już macie taką zaszczepę na lekarza, że czasami jest... O kurde, ja mój ulubiony lekarz 15 lat! Padnę sprawdzić kolano! Ale nie, więc tak jest. Jesteśmy w Warszawie, mamy tam MMR Clinic albo MD Clinic. No i wiesz, jesteśmy w Warszawie i układamy sobie na przykład grafik. I pytam się Tomka, Tomek, czy mi coś właśnie potrzebował? Tomek, nie, chyba nie. A ja zawsze jeszcze coś tam wymyślę, że mówię... Ale badanko można zrobić. Jeszcze badanko jakieś zrobimy, wiesz. Profilaktycznie jeszcze coś tam wciśniemy, nie? Przy okazji coś jeszcze zrobić. No na przykład... Badania krwi to wszystko do podstawy, nie? Właśnie, no, przed walką, po walce, nie? Także sobie zrób badania krwi. Robiłem. Jak wyszły? Zapomniałem, jak to się, morfologia, dobrze, mam trochę, no co, ja tam z cukrem walczę, ale ogólnie ostatnio nieźle zawalczyłem, także całkiem dobrze, mam kwasu moczowego trochę w krwi, to muszę zbijać jakimiś tabletkami, bo coś tam, jedna nerka jakaś czy gorsza, czy coś tam. No, albo alkohole lepiej zbijać. No widzicie. Dobry mikier.
No to jest przez jakieś tam na pewno trochę niezdrowe rzeczy. Wiesz, najważniejsze też nie popadać w paranoję, moim zdaniem, bo niektórzy już popadają w takie paranoje, że kurczę, chodzą do lekarza co miesiąc, nie? I panie doktorze, ja też mam? Nie, nic nie ma. No i tak wyszukują sami sobie te choroby, nie? Myślę, że to, żeby nie popadać w takie coś. No, głowa potrafi sobie wynaleźć choroby. Wiem, i dlatego ja się tak zaśmiałem, że czy wam się zdarza... A bo ty tak masz. Bo ja tak na przykład mam, kurde, tak sobie kiedyś robiłem HIFA co chwilę po prostu dla przyjemności. Już złapałem się, że nie wiem, nawet żadnego kontaktu nie miałem. Za dużo usług. A ja i tak, kurde, przy okazji HIFIKA ten też. Poproszę jeszcze HIFA. Profilaktycznie. Ktoś mi ostatnio jakąś taką zaciętą rękę podawał. Coś kurwa. Coś się nie wydarzyło. Tak widziałem, proszę paznokciach miał zadrapanie. Mogło przejść, no nie? Nie, no jak w Tajlandii nie byłeś, to nie ma co tam, wiesz, szukać tego HIFA, nie? No nie, generalnie ten, w zachodniopomorskim jest większa ta... procent? Tak, większa procent zakażeń, no nie? Mhm. Także w Polsce jest w ogóle mało, bo ja się tym interesowałem kiedyś, no nie? Ale w zachodniopomorskim z powodu, nie wiem, czy tam, kurde, że tu przyjeżdżają też różni ludzie z różnych krajów więcej. Chociaż no, ja bym zakładał, że w takiej Warszawie powinno być dużo, no nie? Badania badaniami, a tak naprawdę ile tych ludzi jest, a ile one są wiarygodne? Tak, to jest inna rzecz, że ale to też oni zakładają, że jest jakiś tam procent, który się zakłada, że ludzi, którzy mają HIV od lat i ten, i po prostu oni o tym nie wiedzą. Jesteśmy najbliżej tutaj Niemców. Wiadomo, co tam się dzieje, nie? Teraz. Ile tego wszystkiego, tej hołoty. Ja tam nie wiem, no. W Berlinie też bywałem w różnych tych. Na przykład taki kolega mi kiedyś taką historię opowiedział, bo on właśnie poszedł do takiego przybytku, nazywa się Artemis w Berlinie. To jest... każdy mi o tym mówi. Ja też byłem, że ale właśnie opowiadam sytuację a propos tego, że on potem wyszedł i miał zaciętą rękę, gdzieś tam dotykał dziewczyny. Ta, i panie doktorze, I on zadzwonił na taką linię i babka go tam o wszystko zapytała, a potem mówi... A gdzie pan w ogóle był? No nie, on mówi, warty mi się w Berlinie. Panie, to nie ma pan się czego bać, tam prawie nigdy nic się nie zdarza, to jest bardzo czyste i dobre miejsce. No. Tak mu powiedziałem. Zobacz, Artemis ma układy w, wiesz, lekarzu. Infolinii. Ma pani stówę i proszę mówić, że jest wszystko okej. Zajebiście. No tak, nie ma czym się martwić. I tak wszyscy umrzemy. No tak. Także jebać to. No dobra, słuchaj, a wracając do klimatów fajterskich jeszcze, a powiedz mi, bo ty już chyba oglądałeś Mameda walczącego, jak jeszcze sam nie walczyłeś w KSW, czy ja się mylę? Dokładnie. To już niejednokrotnie gdzieś o tym wspominałem, że właśnie od kiedy zacząłem oglądać właśnie w KSW, no to mówię, no to Mamed przyszedł do federacji w 2007. Przyszedł do federacji w 2007 roku, no i od wtedy stał się moim, że tak powiem, no, idolem. Bo się wyróżniał na tle wszystkich zawodników, bo na przykład no, byli tutaj zawodnicy, no i on był trochę nad nimi, nie? No bo od razu wszedł, no i zaczął te obrotówki, to wszystko fruwać, no i nikt go nie mógł powstrzymać, nie? No i także ja byłem jego fanem od 2008 roku, no a dopiero do federacji wstąpiłem w 2014, także no jeszcze ile lat, że tak powiem, go gdzieś tam oglądałem, no i w głowie mojej było... Często takie właśnie, że było coś, że chciałem się z nim zmierzyć, nie? No wtedy to było takie trochę śmieszne, no, jak gdzieś tam mówiłem na forum, że wśród kolegów, nie, że o, bym zawalczył z Mamedem, ja kurwa mam na niego sposób, ja bym nie dawał szans, nie? Ja bym go pokonał, nie? Każdy się śmiał. Śmiewasz się im w mordę? Stary kurna, te, jak to się mówi, screenshoty? Patrzcie! Jak mówiliście, że nie! Aha! Dwa razy! Dwa razy, potwierdził. Tak, i wiesz, no i to takie trochę, mówię, no trochę było śmieszne, a zarazem, no ja w to wierzyłem, wiesz, ci co się śmiali, to się śmiali, no do tej pory się chyba śmieją, nie? No ale z siebie teraz. Teraz siebie się śmieją, ale no mówię, no zawsze to gdzieś krążyło, dlaczego Mamed? Bo właśnie tak jak mówię, on się wyróżnił na tle wszystkich zawodników, nie? Bo był Mamed,
No i później nie było nikogo. No i później byli inni zawodnicy. On no, była był czołówką taką, nie? Federacji. No ja zawsze Michała uważałem też za taki komocną czołówę. Ja już mówię, mówię 2007, nie? 2007 rok, nie? No oczywiście, tak. No później to już się zmieniło, tak? Michał Materla to, i inni zawodnicy. Ale mówię 2007, nie? 2007 rok, no to był naprawdę, no widać było tę dysproporcję, nie? Że Mamet no, robił naprawdę dobrą robotę. No on był też, jest dalej taki charyzmatyczny i jako osoba, ale druga rzecz, że no te jego walki po prostu popisowe, tak? Kogoś walnąć w mordę w tam pierwszych iluś sekundach skopa, to jest poważne, nie? Wystarczy zobaczyć jego walki, tak? A nie tam. Wystarczy zobaczyć jego walki, że on nigdy nie miał takich, mało co ma wymęczonych walk, a ma ich federacji samej chyba już, 20 coś. Także no prawie wszystkie walki albo skończenie, albo knockout, albo no mało decyzji, nie? W porównaniu do tego, ile stoczył walk, nie? Także no mówię, no był takim zawodnikiem, który gdzieś tam się wyróżniał na tle tych innych, no i zawsze chciałem się z nim zmierzyć, nie? No i teraz jak na to patrzę tak do tyłu, no to myślałem, że to taki sen, nieraz się szczypie, nie? No i co? Kurde, fajnie realizować marzenia, no oczywiście. Bo on mi przypominał jeszcze tak gdzieś, ja chyba kiedyś wspomniałem nawet jemu o tym, tego Brada Pitta ze Snatcha, jak on ten miał tam te walki. Tak, nielegalne. Tak, na niego. A, jakiś no, tam, ten konkretny koleś, on tak tam tu dostał w mordę jeden strzał i po wszystkim. Tak. No wiadomo, to film tylko, ale a tutaj działa, tak naprawdę. Ale działa na wyobraźnię, no nie? I mi to trochę przypominało. A powiedz mi, a macie na przykład razem takie jakieś, nie wiem, wspólne filmy fighterskie, które was zajarały mega jako małolata czy coś? No jeżeli o to chodziło, to my się wzorowaliśmy zawsze na Jean-Claude Van Damme i do tej pory mam do niego wielki sentyment. No i w ogóle chcę gdzieś jechać z nim na spotkanie, żeby potrenować. Okay. To takie moje małe, wiesz, marzonko. No bo jest kotem. Puścić mu w pierdol. Jest kotem. Nie, no mam bić tam, już nie ma kotem. Ale generalnie, no kiedyś, no to naprawdę to też działało na wyobraźnię, nie? Jak co miał tam, coś tam? Krwawy sport. To klasyka, no to oglądałem, no już nie wiem ile razy miałem to na wideo i po prostu ciągle włączaliśmy replay i tak w kółko, ciągle oglądaliśmy to i później oczywiście nie odbyło się bez tego, żeby tego nie próbować na własnej skórze, nie? Tak jak na przykład kokosy rzucaliśmy sobie gdzieś na brzuch. Nie, kokosy, ale inne. Niejednokrotnie gdzieś owijaliśmy deski jakimiś linami, w to uderzaliśmy, nie? Tak żeby jak w tym filmie, nie? Zrobić. Trochę było klimacieku. Tak, później te ciosy oczywiście te robiliśmy takie jak on robił, jakieś tam podwójne takie, wiesz, w brzuch, nie? Także no to śmieszne, a zarazem no takie fajne, sentymentalne, no bo na tym się człowiek gdzieś tam wychował, no i zawsze ten duch walki gdzieś tam był u nas, nie? I to na tym się wzorowaliśmy, nie? No wtedy wiadomo, jeszcze nie były takie czasy, takie, że w telewizji miałeś na przykład, włączyłeś sobie MMA czy coś, no to wszystko raczkowało, nie? Dlatego też no był bardziej taki aspekt filmowy, nie? No bo wiadomo, no teraz jak na przykład patrzę na to, nie widziałem gdzieś kilka lat tego filmu i teraz za nią leciał i tak zobaczyłem się jeszcze raz ten film, gdzie już mam taki wachlarz swoich umiejętności i tyle lat już spędziłem właśnie na macie, no to tak trochę to tak się śmieję trochę, co ja wierzyłem. No ale dobra, okej, ale ja się pytam o te rzeczy, bo to nie, czasami takie filmy oglądasz je po latach i mówisz nawet, Boże, jakie to głupie, co oni gadają do siebie, ale one czasami, jakby to powiedzieć, spełniły swoją rolę. Oczywiście, nakierunkowały cię gdzieś. Na przykład jest taka bardzo znana rzecz, jakaś akademia policyjna, nie pamiętam, która trzecia czy czwarta część, w której pokazali na początku, jak na deskorolce kolesie jeżdżą. No i później jest tylu profesjonalnych skateboarderów na świecie, którzy zostali skateboarderami z powodu tego pieprzonej małej sceny, która właśnie, jak ją dzisiaj oglądasz, mówisz, ja pierdolę, co to za nudy, tam się w ogóle nic nie zdarzyło, oni gdzieś tam zjeżdżali z jakiegoś centrum handlowego i nie wiem. Ale to wystarczyło. Ale to było wtedy, w tamtym czasie, to był normalnie impuls, no nie? I pytam się właśnie o taki impuls, bo no ja jestem trochę starszy, na przykład dla nas takim impulsem to było Bruce Lee. To było ja pierdolę, jak ktoś zobaczył Bruce'a Lee, to już po prostu no i później dlatego, chciał być Bruce'em Lee. I później tak jak też starsi mówią, że od groma ludzi trenowało karate tak, w tamtym momencie.
Że kurde, oni szli do kina, szli do kina czy gdzieś, bo też mam takiego kolesia, że mówi, poszedł do kina i później on mówi do daty, że on karate chce trenować. A już stał z pan z biletami od karate tak klubu. Na zajęcie. To też tak jak mówisz, to robi swoją robotę, nie? No. Tak subkultura cała, no to robi swoją robotę, nie? Czy ja wiem, czy taki konkretny jedną scenę, może taką jedną sceną się gdzieś tam zaszczepiliśmy, generalnie. Ale to też postać, głowy, jako też postać, jako postać, no, no tak, ale to wszystko, no tutaj kurwa jest bohater. No tak, nie, generalnie już wygrał, lubiliśmy kurczę facetów z jajami, co robili roboty, nawet chociażby Rambo, nie, jak szedł i rozpierdalał wszystkich to a Bruce Lee to też imponowało. Bruce Lee tak samo też lubiliśmy. W ogóle no czole nasionęło do walki po prostu, no do rywalizacji sportowej w aspekcie właśnie walk, nie? Także no mówię, no ta walka czole gdzieś tam w naszym życiu była, nie? Także to nie jest tak z przypadku, że na przykład o, idę na trening, no dobra, będę może mistrzem, może to, może tamto. Nie, to tak od dzieciaka już było to zaszczepione, że mówię, już na korytarzach gdzieś tam w szkole podstawowej niejednokrotnie gdzieś tam solówki były. Były jakieś solówki. No tak, ale mi się wydaje, że to tak jest, że jak jest młody człowiek, to on dostaje tych bodźców, tam, no nie wiem. Dużo dostaje tych dużo, dużo, tak? Tu jest film o walce, kurwa, chcę walczyć. Tu jest no film. I każdy też dla siebie muzyku znajdzie, nie? Tak chcę być muzykiem. No. Tu jest film, kurwa, o policji. Będę policjantem, kurwa. Tu o strażaku. Kurwa, nie, jednak jebać to. Policjanci nie są tacy popularni, bardziej strażak, no nie? Ale chodzi mi o to, że w którymś momencie łapiesz się. Ale widzisz taki Brave X, kurwy syn? Zobaczył kurwa Rambo, oglądnął, no i co? Będę Rambo i rozpierdalał, nie? No, a on miał jeszcze mocny ideologiczny podkład. Ja nie mówię, że to zawsze wychodzi na dobre, czasami to wychodzi na złe. Sorry, że tak patrzę, ale ta kamera bez sensu urywa po 30 sekundach. Aha, no i tak. Po 30 minutach. I tak będziemy i sobie gadali, sprawdzać. No i on się nie zapisze. Spierdoli to. A widzieliście tego Oldboya, taki film? Koreański w ogóle, jest amerykańska wersja. O gościu, który się mści. Jest zamknięty w jakimś tam więzieniu i z niego wychodzi i się mści, ale generalnie tam jest jedna z najlepszych akcji walki, jaką ja widziałem w życiu, bo on się bije w którymś momencie, nie wiem tam, z 15 typami. Mówiłeś mi kiedyś o tym. No to ten, jak skończymy, to spróbuję znaleźć na tym, na YouTubie to wam puszczę, no. Bo to jest zajebiste i Amerykanie nie tak, dali rady. Przepraszam, że się wtrącę, to chyba właśnie przy jakiejś walce właśnie, bo do mnie zadzwoniłeś, nie? I tak no. Zaczęliśmy rozmawiać o tym, a ty właśnie mówiłeś, kurwa, i w Oldboyu go rozjebałeś, to z takiego było. No był, bo tam jest taka scena, że on w ogóle na przykład leży i już wszyscy go napierdalają, a on kurwa nie odpuszcza, tylko trzyma młotek i wszystkich napierdala po nogach, kurwa, no nie? I to jest naprawdę taka jedna z nielicznych scen, gdzie ja to oglądałem i mówię, kurwa, no normalnie kupuję, że ten gościu mógłby najebać... Tak fajnie to było przedstawione. Tak. Nawet teraz w to wierzę. 10 czy 15 typa, no nie, gdzie no, z założenia raczej to nie przechodzi już, tak, nie? Nie, ale no, oni to naprawdę fajnie nakręcili. No dobra, a teraz coś tam w ogóle wiadomo już, co ma być następne, czy... Teraz co jest, pół roku przerwy? Nie, nie, znaczy nie, teraz generalnie tak, no na dzień dzisiejszy, no to na dzień dzisiejszy, no to trzeba wyleczyć tutaj kontuzję, no i po nowym roku już wtedy naprawdę już tak przysiądziemy, już tak można powiedzieć na poważnie i wtedy zdecydujemy co dalej, nie? Ogólnie jesteśmy gotowi, już deklarujemy, że możemy robić pierwszą galę w tym roku, ale zobaczymy. Także to jest 23 marca. Zobaczymy jak z kontuzją to wszystko, czy chęć walki jest, wszystko. Czy się zaleczy tak jak chcemy. Jeżeli będzie w 100% zaleczone, no to podejmuję rękawice, no i mówię, będzie to pierwsza gala po nowym roku. To teraz ile przewidujesz, że ci się będzie ręka leczyła? Czy znaczy nie, generalnie jeżeli chodzi, no byłem nawet wczoraj u swojego doktora, także no powiedział, że wszystko ładnie się goi, pięknie. Drugiego mam ściągnięcie gipsu, także no to już tylko kwestia taka... Rozruszać. Dwa tygodnie po tym mówisz, że już można. Naprawdę? Już mogę napierdalać łeb. Nie, nie, bo to było pęknięcie... Nie tak, że złamanie. Ja rozumiem, że odprysk jakiś mógł być. Tutaj generalnie tak jakbyśmy nawet zobaczyli, to jest tutaj co podtrzymuje delikatne, tak. Nie tutaj, bo najgorsze to by było, to nie było tak wszystko ładne, piękne, gdyby to było tutaj, nie? Wręcz, nie? A to tutaj z boczku.
Także to się człowiek po takim czymś trochę anatomii nauczy, co? Można tak, tak to, że, ten, no. Kilka prześwietleń, wiesz. Bo ten, ja miałem... W ogóle jak fajnie, jeszcze tak fajnie, kurczę, jeszcze tutaj mogę powiedzieć na ten temat, że jak fajnie robili mi ten zabieg, bo generalnie trwało 30 minut, na tego bym nie nazwał operacją, bardziej jako zabieg. No bo tak się mówi teraz. Tak, dostałem zaszyk, dostałem tutaj zaszyk i tak fajnie czułem, że to nie moja ręka, nie? I taka bezładna ręka, nie? I tak patrzysz sobie na swoją rękę, a w ogóle nie możesz nią ruszyć, nie? Ani w ogóle nic nie czujesz. Ona pierwsza tam młotkiem wierci, a ty tak patrzysz, nie? Że to jest twoja ręka. Nie? Nie wiem, gdzie się urwało, ale rozmawialiśmy o tym, że... Że nie lubimy dentysty. Że... Chodzi do dentysty. Tomek ten bierze w ogóle, robi sobie... Zęby bez niczego. Ja to nie jest jakieś osiągnięcie. No wiesz co, każdy ma swoje osiągnięcia. Jakieś widziałem taki film o torturach na zębach i marzyłem, żeby to przetrwać, ale odpuściłem sobie tą karierę. No nie, ale co chciałem powiedzieć, że faktycznie są ludzie, którzy różnych rzeczy się boją. Mają fobie jakieś na... Tak. I na przykład ktoś świetnie, nie wiem, się leje czy coś, tak. Ale... Kurwa, nie wiem, tam boi się latać samolotem, albo na przykład przemówień publicznych nie mógłby znieść, czy coś, no kurwa. Tak jak w drużynie, oglądałeś drużynę? Tak. A propos tych starych filmów? Tak. No, jak się bije małe, o to też jeszcze oglądaliśmy zawsze. No, tak. Drużynia. Zbieka, na to się wzorowaliśmy. No, bije się dbał latać. Ja niestety też się boję, kurwa, nienawidzę tego po prostu. Tak, od kiedy ostatni raz leciałem do Chin z 10 lat temu stwierdziłem, że mam wyjebane na kurwa samoloty. To od 10 lat już nie latasz? Ale co, no, prostu... Nie wiem, ale ja latałem jako dziecko normalnie i kurwa nie miałem z tym żadnego problemu. To znaczy tam latałem, dwa razy gdzieś leciałem. Może ale... świadomość to wzrosła. Nie wiesz, wiem, kurwa, tej, kurwa wypadków nie i tego wszystkiego. Nie zrozumieć, jak to gówno lata w ogóle. Jakiś kupa kurna złomu. Ale możesz się nauczyć technologii. Wiesz, może jak, tak. Jak to działa? Jak to działa? Wyjaśniono i w ogóle, ale jakoś no nie rozumiem tego. Może gdybym miał prywatny samolot i siedziałbym sobie w kokpicie z pilotami i oni tak, tłumaczyli, że cały czas jest tak, wszystko. Ze statku wpierdalasz się w wodę jak tyle złomu, kurwa. No, ale właśnie to mi nie ten, to mi właśnie nie straszy. Ze statkami nie mam problemu, mogę płynąć, chuj mnie to kurwa boli. No, nie? Ale też kurde, kupa żelastwa i... Słuchaj, generalnie najbardziej niebezpieczne są samochody, tak? Najwięcej masz wypadków samochodem, a nie żadnym samolotem. No statystycznie, ale to wiesz, nie wiadomo, czy to nie jest przełożone na ilość tego wszystkiego, rozumiesz? No jest, ale chodzi o coś innego, że... wiesz co, w samochodzie masz to pojęcie, że przypierdolisz drzewo, to tam złamiesz rękę, ale przeżyjesz, tak? No. A... Chyba, że będziesz zapindalał 200. No wiesz, wszystko może się zdarzyć, ale chodzi mi o to, że no, raczej w samolocie się kurwa nie przeżywa, no, tak nie. Mi się wydaje. Jak już jest wypadek, to już jest koniec. To jest po prostu chuj, no kurwa. No, chyba, że lądują jeszcze na tym, teraz lądują na przykład na wodzie, nie? Co ty? To jest... Chujowe, ale to już mały procent, nie? No ale w ogóle generalnie większość właściwie prawie wszystkie wypadki polegają na tym, że, bo tak mi te stewardesy powiedziały, jak dostawałem szału tam w samolocie, że one polegają jak albo startujesz, albo jak lądujesz, no nie? No i jak one ten... Jakiego szału dostawałeś? Histeria? Chciałeś myśleć? Nie, no w ogóle kurwa, tak chciałem, żeby to się w ogóle skończyło, no nie? Nie wiem, no kurwa, miałem, że jakiś wyrwałem kabel, kurwa, od słuchawek i kurwa, ja miałem nawet urwanie filmu, że pierdoliłem jakieś głupoty do ludzi tam, nie kurwa, wiem, ktoś mi mówił, że komuś groziłem, czy coś. Ale wygląda, jak byłeś wtedy pod wpływem? Słuchaj, byłem pod maksymalnym wpływem. Ja wypiłem. Ale nie mogę klaskać. Pod wpływem alkoholu, wypiłem litry wódki. No nie, nie można tego. Kurwa. To miało mnie wyczulić. Ja powiem tak, no ludzie na ziemi robią kurwa większe głupoty. Tak, ale słuchajcie, a to dopiero gdzieś tam jest w górze. Ale jak ja wysiadłem z tego samochodu, to z tego samolotu, to kurwa, ja się czułem tak trzeźwy, że normalnie mógłbym wsiąść w samochód i pojechać, po prostu adrenalina mi tak wszystko tą budę, że masakra, nie? To nie.
No nie wiem, kiedyś kurwa może jeszcze spróbuję. Bo teraz musisz, wiesz, jointa mocnego przypalić, nie? To cię rozluźni. Tak, kurwa, to by mnie rozluźniło. Nie, wiesz jak musisz lecieć? Krótką teraz jakąś trasę zobaczyć. Na próbę. Na próbę. Do Warszawy, ja ciągle latam do Warszawy. Lecimy teraz lecieć. Do Warszawy lecimy, no to... Lecimy teraz do Londynu, będziemy lecieć, to z nami się zabierze. Wiesz, ja mam też krótką trasę do Warszawy, 4 godziny i jestem, kurwa, samochodem. Ale tak, żeby wiesz tą fobię zwalczyć, o to chodzi. Jebać tą, kurwa, fobię, nie chcę zwalczyć, żeby to... Nie chcę, żeby się to działo. Zobacz, próbowałeś pod wpływem alkoholu, nie wyszło. Teraz trzeba pod wpływem narkotyków. Nie wiem, kurwa, jaki narkotyk miałby mi to, kurde... Ten... A później wiesz, a na koniec głupiego Jasia dostaniesz i... To może by poskutkowało. No są jakieś tablety podobno u tych, u lekarzy, że... U szamanów. Ten, nie, normalnie no takie uspokajające, ale... No nie wiem, no po prostu mi to w ogóle nie odpowiada. Pomijając fakt, że przecież jest na tym kontynencie tak zajebiście dużo ciekawych rzeczy, których nie widziałem i pewnie nie starczy na to życia, że chcę muszę kurwa tą Amerykę pierdolą. I wszędzie chcesz autem lecieć. Będę latał w całej Euroazji. Samochodem na radę też daleko zajechać. No tutaj co, w stronę zachodu, to tam żaden problem jest się poruszać, tak? To jest, no tak, to tutaj nie ma problemu. Do Anglii przecież to jest... Słuchaj, taki mój znajomy zrobili coś takiego u nas w Stargardzie z Łombol, czy coś takiego się nazywało. I oni jechali polonezami do Kazachstanu, czy coś takiego. Polonezami, kurwa. No ja wiem, wiem. Albo... Ja bym zauważył, że tutaj przyjedziemy do ciebie do Szczecina, a oni jechali na Kaukaz. Tak, tylko że wiesz co, chyba jest na to parę powodów. Pierwszy jest taki, że do tych samochodów są bardzo łatwe tam dostać jakieś części, różne takie... Nie, no oni drugi silnik w bagażniku. No, a poza tym łatwo jest zmontować wszystko samemu. Młotkiem czy ciłakiem. No, i, a poza tym pewne rzeczy, jak pokręcam, pojedziesz tam nie wiadomo jaką furą, to cię może ojebią po prostu z niej, no nie? No, no raczej takie jest duże prawdopodobieństwo. No, a ty tam po prostu zapieprzasz... Żebyś pojechał samochodem, abyś nie wyróżniasz się i kurwa, i słusznie, no, że tam nie ma co wyróżniać. Nie no, zostawiają grata i idą zwiedzać, nie? Nikt przynajmniej nie zajebie. Nie? Tak? No, ale powiem wam taką historię, mam a propos Litwy. Kiedyś z ojcem byłem na Litwie u jakiegoś jego znajomego i myśmy właśnie poszli coś, on nam poszedł tam pokazać jakąś kurwa cytadelę czy coś i on, mój stary, zostawił dokumenty w taką torebkę całą w tym jego samochodzie. I on mówi, niech pan sobie tam weźmie te dokumenty może, kurwa, jak ukradną, czy coś, a mój stary mówi, jak ukradną samochód, to niech ukradną już, kurwa, te dokumenty. Będą mieli całość. Tak. I no to były akurat jego dokumenty, a nie tego gościa, ale niech sobie wszystko po prostu wezmą, no nie? No i my wracamy, nie ma, kurwa, samochodu, tylko trąbka, kurwa, po nim stoi. I muszę pochwalić tutaj ambasadę w tym, w na Wilnie. O, pozdro ambasada. Tak jest, bo oni strasznie zajebiście się zachowali i chyba była jakoś niedziela, gość otworzył dla nas ambasadę, zrobił nam zdjęcie, żeby nam wydać dokumenty jakieś tymczasowe, żebyśmy mogli zapierdzielać do Polski. Bez samochodu. Pociągiem. Bez tak, dokumentów, bez samochodu. No ten samochód to był samochód tego znajomego. Ale mówię, bez samochodu, bez tego. No tak, no ale bez dokumentów przede wszystkim chodziło o to, żebyśmy w ogóle mogli wsiąść do samolotu, no nie? Tak. Także ten, także wiesz co... Tak, także masz nauczkę, żeby dobrym samochodem nie latać na Litwę. I dokumenty. W ogóle samochodem. Wywołał wilka z lasu bardziej, tak powiedział, mówię, no nie? Niech pan zabierze. Nie, to niech zajmie. Ale to może ten ktoś, co powiedział, niech pan zabierze, to on nie wyglądał na takiego, ale kto wie. Pozory stare przysłowie. No on sam sobie wypierdolił furę, żeby ubezpieczenie jeszcze skosić. No proszę pana, no niech pan zabierze, kurwa, coś nie ma. Nie pierdolę te dokumenty! Nie kradnę razem z parowozem! Gościu sobie pomyślał, no. No mogło tak być, no, nie tak mogło być. To na różne historie. Nie, myślę, że nie. Tego samego gościa na przykład, bo to były jeszcze wtedy takie czasy na te, na kradzenie. On na przykład był w tym, w Polsce, tego na światłach w Warszawie wywlekli. No, nawet film zrobili, nie? Taki, wiesz, polskiej produkcji jest film właśnie o tych kradzieżach, nie? Jak to robili właśnie w Polsce i wtedy jeszcze NRD, nie? No. No to kradli tak jak mówisz. Na wydrę po prostu. Tak.
O, tam leci samolot. Wchodził i wjechał, nie? No. No co? Za fraki, są bezczelni. A co gościa za fraki wyciągnęli? Tak, tak. No normalnie tam nie wiem, czy jakiś pistolet mu wyciągnęli i przystawili do głowy, czy ten, on raczej nie był taką osobą jakąś tam specjalnie się bojącą, bo to był w ogóle były żołnierz, który jeszcze w ogóle latał. Musieli go jakoś tam załatwić, na odrzutowcach. No to tak, no ale to tam wiesz co, no, czy były żołnierz, czy nie, no kurwa jest plamka do głowy. Ludzi tyle. Ten i co, co, że były żołnierz. No kurwa, oj no, macie samochód, spierdalajcie, no. I tyle. No dobra, słuchajcie, pogadaliśmy sobie i o filmach, i o kurwa motoryzacji. Się to co teraz, o muzyce zaraz pogadamy. To jeszcze możemy o muzyce. No a właśnie, ale o muzyce to mi się wydaje, że my pogadamy już poza... To już tak, poza priv, żeby nie zdradzać, tak nie zdradzać tej... W okienku priv. Nie zdradzać wszystkiego. No. Dobra, panowie, dziękuję ślicznie. A tak ogólnie, ale ja mam do ciebie pytanie właśnie. A, no sorry. Ja właśnie mam do ciebie pytanie właśnie. Dobra, jak ty się odniesiesz do tej właśnie... ciężko to teraz nazwać, ale do tego co się robi, bo patrzę na tą scenę takiego hip-hopu i w ogóle no to tydzień gościu zrobi tylko kilka lajków gdzieś tam na fejsie i od razu wszyscy mówią, o ten jest zajebisty, idę do niego i tak wyrasta ich po prostu jak grzyby po deszczu tych kurwa tych raperów. No i generalnie tak, jak ty ich w ogóle wszystkich tak byś ocenił, czy można ich na każdego powiedzieć, że to jest dobry raper, czy po prostu, czy ich czyli teraz jakoś, tak to działa. Byś ich jakoś zgeneralizował, tak czy też po prostu do jednego wora byś ich wrzucił, czy też w jaki sposób do nich podchodzić? Inny sposób teraz rozwijania po prostu kariery jest, nie? Inaczej, że ktoś tylko na przykład mówi, a dobrze śpiewam, trochę zapierdoli jakąś zwrotkę i od razu mówią, trochę lajków sobie zrobi i od razu mówią, o, ten jest zajebisty, idą do niego, nie? I tak no wiesz. Tak, ale to jest wybór jakby fanów, tak? Także na przykład jest dużo takich piosenek, które no, w wielu przypadkach młodszemu pokoleniu się zarzuca, że ono powiedzmy brzmi bardzo podobnie i faktycznie jest to gdzieś tam w wielu przypadkach moim zdaniem bardzo racjonalny zarzut. Natomiast jakiś jest taki cud, że na przykład ja słyszę, nie wiem, 10 piosenek i dla mnie kurwa, każda jest taka sama, ale 10 czy nagle 11 kurna zacyknie i wszyscy tego słuchają i to ma miliony wyświetleń, a te pozostałych tam 9 czy ileś nie wiedzieć i kurwa nie czemu. Nie znasz algorytmu, po prostu nie wiem, no coś tam widać jednak jest, że ludzie sobie wybrali to, bo naprawdę są takie kawałki, gdzie nie ma żadnej przy tym marketingu i potrafią młodzi ludzie wpierdolić do netu piosenkę, bez wideoklipu i ona potrafi pierdolnąć takie obejrzenia, że masakra. A właśnie, dlaczego też, no i też o to mi chodzi właśnie, dlaczego to są takie obejrzenia na przykład jakiegoś danego rapera, że co, po prostu ludzie mają klapki na uszy, no i że ja go słucham, no bo załóżmy, nie wiem w ogóle jaki ma przekaz, ale ja go słucham, no bo na przykład mi powiedział tak kurwa koleś, tak, i że wszyscy to słuchamy go, no bo jest popularny teraz. Słuchaj, trochę tak jest, bo jest w ogóle grupa, która największe robi kliknięcia i to tam jakoś w miarę się w tym orientuje, to z analiz po prostu statystycznych wynika, to znaczy nie statystycznych, po prostu z analiz internetu, to największa grupa, która najwięcej klika, to są osoby między tam chyba 13 a jakimś teraz, nie wiem, czy 21, czy jakimś tego typu rokiem życia. Czyli to są ludzie, no dzieci w większości, tak? No a z dziećmi jak jest? Bo dzieci szybko łapią mody i szybko je porzucają. No tak, czyli jeżeli na pewno jest kula śniegowa, taka, że właśnie na przykład w szkole jeden, drugi to lubi, więc już nie wypada a powiedzieć... Ktoś, a już że... nawet tego nie słucha, ale też to lubi. Tak, no pewnie tak, lubi. Ale myślę, że wiesz co, że kiedyś też tak było, tylko po prostu tych rzeczy do zaoferowania było dużo mniej, więc przy pewnych rzeczach zostawało się dłużej. Ja już nie nadążam za tymi raperami, bo już taki wyrastał, kurde, jak grzyby podeszły. No tak, ale wiesz co, pewnie powiesz, myślę, że teraz na przykład o młodych ludziach, którzy uprawiają sztuki walki, też to tak też jest ich potwornie dużo, bo mamy no, jedną tu najbardziej znaną ligę. Ale już tak, takich mieście, no to jest... Ale przecież tych... Co tydzień są, wiesz, po dwie, trzy gale w Polsce, nie? No tylko, że tutaj, żeby zostać, wiesz, już jakoś docenionym, to jest zupełnie inaczej niż właśnie... No tak, ale na pewno dla tych młodych ludzi
ludzi, jakiekolwiek zawody, które on wygrał, czy to są jakieś bardziej znane, czy mniej, to jest wow, no jego kolejna przeszkoda, którą on pokonał, tak? Więc i tutaj to się nie różni, no to też dla tych ludzi mogą być dłuższe kariery, krótsze, wszystko zależy od tego też, jak będą pracowali. Chyba przez ten internet po prostu szybciej to się wszystko zmienia. Bo wcześniej jest, to znaczy mało czasu, że ta płyta weszła, żeby ludzie się osłuchali i tak dalej, a teraz wchodzi coś do internetu, ludzie to... Nie, no wrzucasz i jest, nie? Ta, poza tym, wiesz, jest więcej tych osób znacznie, dlatego, że widzą, że innym się udało. No na przykład ktoś tam sobie tego słucha, nie wiem, coś zarapował, mówi... Kurwa, to ja też mi może, to wychodzi. Nie? Może ja też spróbuję, tak? No tak. Za chwilę, kiedyś może na przykład on by to popróbował, ale nigdzie nie miałby gdzie tego zaprezentować, no tak. Więc skoro nie miałby gdzie tego zaprezentować, no to by wziął i ten, i skończył u siebie, że tak powiem, w chacie na tym, czy tam gdzieś na podwórku, a tu zaprezentował, a nagle się okazało, że to się podoba, co daje dodatkową energię, żeby to dalej kontynuować, więc no, jest to po prostu platforma do prezentowania tego, no nie? Tak. Jaką są właśnie zawody w Polsce, czy no KSW, które wszystko napędza, jakby nie było, no przecież cała ta cała konjunktura napędziła tak, model. Napędzona przez KSW. Właśnie no. Teraz pytasz, przychodzą jakieś łapki na salę, no to oni nie mówią, że chcą trenować brazylijskie jiu-jitsu, czy też MMA, tylko chcą trenować KSW, tak? Ja ty mówisz, ty mu tłumaczysz, że, no, ty mu tłumaczysz, że to nie jest, że to nie jest sport KSW. No. Weź mnie pierdolę, dobra, to nie, to nie to miejsce! Nie, to się nie zna, nie zna się! No co, tak może być. Tak. Kurwa, chciałem KSW. Pierdolczyk. Nie ma czego. Jakie się ma, co on gada? Co już ma w ogóle. Ja też mam, ja też mam. Mama, także KSW to wiesz, no i tyle. No tak, no co, no tak jak... Taki świat, nie? No i trzeba się jakoś do tego wszystkiego podporządkować w tym zwarywanym świecie, nie? No tak to wygląda, nie? I to tak jak też, no widzisz, no też mniej więcej to, co ty mówisz tutaj o muzyce, to tak samo ja bym powiedział właśnie o sportach walki, nie? Także no to jest niby dwa inne światy, ale te struktury działania są na bardzo podobnym poziomie. Wydaje mi się, że we wszystkim tak jest, że tak pewne główne zasady tak we wszystkim jest. Są takie same, a tu się po prostu... Na dany czas, nie? W którym żyjemy. Klimat, no i szczegóły, no nie, ale jakby chęci i potrzeby ludzi są same, zawsze takie same, no kurwa. Dokładnie. Ludzie chcą wygrywać, a nie przegrywać. I tego trzymał. I tego wam życzę. My tobie też. Tak. No, Żubik. Bo bracia Narkun, Wini, Essa. Essa mordy. Essa. Siema. Narkun team. Narkun team. Jest?